Dzień dobry Państwu. Kolejne spotkanie na festiwalu Bruno Schulza. A gościem Państwa, moim i festiwalu jest Wojciech Horniński. Dobry. Do niedawna przede wszystkim dziennikarz i publicysta, obecnie nauczyciel chemii w jednym z prestiżowych warszawskich liceów. Autor kilku świetnych biografii. Biografii Stanisława Lema, biografii Paula Barana. To nazwisko pewnie Państwu trochę mniej mówi, ale z efektem jego przemyśleń i pracy mają Państwo do czynienia na co dzień i część z Państwa dzięki Paulowi Baranowi może nas teraz oglądać i słuchać, bo Paul Baran po prostu wynalazł internet. No i teraz bardzo się cieszę, bo przedpremierowo właściwie możemy porozmawiać o najnowszej książce Wojtka, Kopernik, rewolucje. Ja nie zadam ci pytanie, dlaczego Kopernik, bo ja dokładnie wiem, dlaczego Kopernik, ale zadam ci jedno pytanie. Co ty wiedziałeś o Koperniku, zanim usiadłeś do tego przedsięwzięcia? I czego najbardziej zaskakującego dowiedziałeś się, kiedy zacząłeś wgryzać się w biografię, w dokumenty, w epokę? Co najbardziej cię w tym Koperniku zaskoczyło? Zaskoczyło mnie dużo różnych rzeczy. Właściwie zacząłbym od tego, że ponieważ moje dzieciństwo upłynęło w obchodzone z wielkim zadęciem, przytupem, 500-leciem urodzin Kopernika w 1973 roku. On się wspaniale wpisywał w gierkowską propagandę sukcesu, więc w tamtym okresie w ogóle ten Kopernik był po prostu wszędzie, również w każdym portfelu, na banknocie 1000-złotowym. I wydawało mi się, że o Koperniku wiadomo w zasadzie wszystko. No i wtedy też mi się tak wydawało, że znam jakieś takie podstawowe fakty. Teraz, kiedy zacząłem się temu przeglądać, no to choćby z takich już może mikro zaskoczeń, nie było to najważniejsze, ale że obie daty, znaczy data śmierci, data urodzin podawane w encyklopedycznych opracowaniach, obie te daty stoją pod dużym znakiem zapytania i są powody, żeby nie wierzyć w je obie, więc nawet to 500-lecie jest, było wtedy trochę naciągane, teraz będzie naciągane 550-lecie. Zaskoczyło mnie, jak wiele tu jest zagadek, jak wiele tu jest niewyjaśnionych białych plam w tej biografii. I wydawało mi się wtedy na zasadzie takiego mojego trochę naturalnego kontrariańskiego podejścia do wszystkiego, co słyszę w mediach, że na pewno mnie oszukują, na pewno tak nie jest, na pewno jakaś propaganda, coś tu, właśnie od dziecka troszeczkę tak mam. Więc to, że on zawsze był pokazywany właśnie tak zdecydowanie stuprocentowo jako Polak oczywiście w tych oficjalnych źródłach, to wydawało mi się, że znajdę jakieś ślady w tej biografii, jakieś powody jakiejś kontrowersji, jakiś argument za tym, że on jednak bardziej ciąży ku Niemcom kulturowo, że w ogóle może czuł się bardziej Niemcem. Czyli postanowiłeś powtórzyć kwerendy badaczy nazistowskich, żeby udowodnić, że jednak tak. Kopernik był Niemcem. To jest naturalny odruch, skoro wszyscy w mediach mówią, że Polak, no to na pewno nie. I bardzo byłem tym zaskoczony, że też oczywiście Niemcy, jak już teraz wiem, byli tym bardzo zaskoczeni, że po prostu, oczywiście etnicznie być może był, no ale akurat teraz nas dramatyczne wydarzenia za naszą granicą zmuszają do uświadomienia sobie, czy przemyślenia tego, że rosyjskojęzyczny Ukrainiec nadal jest Ukraińcem i tak samo właśnie niemieckojęzyczny Polak nadal może być Polakiem. Jest to może trochę zaskakujące, ale gdzieś może wpisane w formule festiwalu, którego patronem jest jeden z najważniejszych polskich literatów wszechczasów, któremu też tej polskości niektórzy chcieliby odmówić. No więc wydaje mi się, więc sam byłem zaskoczony, jak bardzo do postawy takiej politycznej, bo Kopernik bardzo dużo miał wspólnego z ówczesną polityką, jak bardzo do jego postawy pasuje określenie niemieckojęzyczny Polak. No tym w istocie był. Ale właściwie co to znaczy, co to znaczyło
w epoce Kopernika być Polakiem? Oczywiście było znaczenie etniczne, bo w jego czasach istnieją dwa państwa polskie, które, no, dwa państwa zdominowane przez etnicznych Polaków, czyli z jednej strony korona, a z drugiej strony Księstwo Mazowieckie, które, no, nie mogę się tak zawsze powstrzymać przed prezentyzmem, do którego go nie wypada uprawiać historykom, ale no, nie jestem historykiem, więc pozwolę sobie na ten błąd warsztatowy, czyli patrzenie przez dzisiejszą perspektywę na tamte czasy, więc troszeczkę tak jak wtedy Warszawa była zawsze trochę osobnym światem. No, w każdym razie są te dwa państwa, jest tam jakaś taka anegdota chyba u Długosza, że właśnie warszawiacy nie chcą spuścić przedstawicieli Krakowa, właśnie wymyślają im od Polaków z bramy miejskiej, oczywiście wymyślając im po polsku. Więc w tamtych czasach to kryterium etniczne, ale no w dzisiejszych czasach to jest, różni bardzo źli ludzie pracowali na tym, że w dzisiejszej Polsce ta etniczność i obywatelstwo są praktycznie tożsame i że wszyscy mówimy tym samym językiem i tak jeszcze nie było w roku 1939 przecież, więc każdy pretekst, żeby sobie przypomnieć, że nie zawsze tak było i że nie zawsze oczywista jest tożsamość, znaczy oczywista jest wspólnota tożsamości etnicznej, tożsamości politycznej. No i tak jest w czasach Kopernika, czyli bardzo ważną definicją w jego czasach jest lojalność wobec tego czy tamtego króla, no i bardzo zdecydowanie się czuje poddanym polskiego króla, przy czym właśnie jest ten, no, słynny dokument, w którym właśnie deklaruje gotowość do śmierci właśnie w służbie Polsce, co jest w sumie jakimś takim, no, takim ostatecznym argumentem po prostu. No, z czym tu jeszcze się spierać? No, jest oczywiście jeszcze kryterium etniczne, tylko już też nie pamiętam, jakiego historyka to przeczytałem, ale w tamtych czasach jeszcze pojęcia Niemiec i mieszczanin używano wymiennie jako bardzo blisko znacznych słów. Znaczy, już nie pamiętam, jakiego historyka przeczytałem, że Długosz ze względów stylistycznych po prostu w kolejnych zdaniach, żeby się nie powtarzać, raz mówi Niemcy, raz mówi mieszczanie, ale widać z kontekstu, że chodzi mu po prostu o to samo. No po prostu wtedy miasta zakładali głównie jednak Niemcy, zapraszani przez zasadźcę tak zwanego, żeby przyjechali. No i przyjeżdżali z krajów etnicznie niemieckich. Oczywiście ulegali polonizacji w ciągu paru pokoleń, no ale w czasach Kopernika ten proces dopiero trwa, więc wielu mieszkańców Krakowa, którzy się głęboko jakoś zapisali w historię Krakowa, jak Decius czy Wierzynek, no też jest etnicznie, można powiedzieć Niemcami, więc oczywiście w tym sensie jako syn warstwy mieszczańskiej i to jeszcze w dodatku z Torunia, który w Polsce jest od niedawna, czyli kiedy Kopernik przychodzi na świat od 7, tak, od 7, to no był prawdopodobnie etnicznie Niemcem, ale jeśli komuś nie wystarcza kryterium polityczne, czyli to, że na wojnie walczył po polskiej stronie, no to jest jeszcze właśnie kryterium Grzegorza Brzęczyszczykiewicza z komedii jak rozpętałem II wojnę światową. Znaczy, ponieważ część jego pracy polegała na wypełnianiu dokumentów oficjalnych. Nie Brzęczykiewicza, tylko Kopernika. Tak, oczywiście. Część pracy Kopernika polegała na zapisywaniu imion i nazwisk Polaków, więc zapisywał to po łacinie, fonetycznie, ale widać, że sobie z tym radził. To znaczy, przy czym radził sobie z nazwiskami, już nie pamiętam, Czciborski, czy jakoś tak. No może nie Brzęczyszczykiewicz, ale jakby to jest ta sama klasa. Więc jeżeli ktoś potrafi, rozmawiając z Polakiem, który się nazywa Szczepan Czciborski, nie zgłupieć, tylko to zapisać, to jest to kolejny argument, że jest to osoba przynajmniej osłuchana z językiem polskim. Ale początek twojej książki, właściwie drugiego rozdziału, bardzo brawurowo opowiedziany, mówi o tym, że właściwie Kopernika być nie powinno, że jego narodziny to jest zestaw cudów politycznych i prawdopodobieństwo właściwie to jest tyle mniej więcej, co właściwie, nie wiem,
szóstka w Totolotka, szóstka wygrywa, prawda? To jest, bo rzeczywiście, jeżeli się zastanowić, jakie wydarzenia właśnie w świecie polityki musiały zajść, żeby w ogóle Kopernik przyszedł na świat, znaczy, żeby przyszedł na świat, musiała zniknąć granica między Krakowem a Toruniem, bo w innych okolicznościach to jest po prostu w zasadzie nie do pomyślenia, jak mogliby się spotkać jego rodzice i to jeszcze spotkać w sensie, że tak powiem, biblijnym. Natomiast, żeby zniknęła ta granica, musiał się wydarzyć szereg naprawdę niesamowitych przypadków. I no, to jest taka moja, ponieważ ja bardzo lubię czytać, obcować z fikcją, z prozą, z filmem, z serialem, więc cenię sobie dobrze skomponowaną fabułę, w której nie powinno być za dużo zwrotów typu Deus Ex Machina. Wszyscy się krzywimy, jak widzimy, że coś się wydarzyło po prostu przypadkiem. Ale jeśli tak spojrzeć właśnie na po prostu historię Polski, czyli na to, że jak to się stało, że najpierw Piastowie, a potem Andegaweni, znaczy jeden konkretny, że dwie takie dynastie wymarły bezpotomnie, no to już nie pamiętam. Znaczy tam się rodzi kolejne jakieś 7 córek i to prawdopodobieństwo tego, no to jest jedna druga do potęgi siódmej. Czy to jest jakaś jedna w ogóle, już schodzimy poniżej w ogóle grubo, już nie pamiętam, poniżej 1%. Do tego jeszcze musiał się wydarzyć szereg zbiegów okoliczności, które były po prostu... Znaczy, gdyby to był serial typu Gra o Tron, to po prostu wyobrażam sobie te wściekłe po prostu komentarze, że w ogóle jak to jest możliwe, że w ogóle taka fajna dynastia w ogóle, która w poprzednim sezonie w ogóle zjednoczyła cały ten Westeros, teraz nagle się rozpada, bo 5 córek z rzędu, no to jest w ogóle niemożliwe i w ogóle skandal scenarzyści się nie popisał, to jest nierealistyczne. Tak. No a tak, tak wyglądało, że po prostu musiało dwóch królów umrzeć bez męskiego potomka, a potem jeszcze kompletnie wbrew jakich w zasadzie logice, śmiertelny do niedawna wróg, czyli Litwa, znaczy zasiadł stamtąd król na tronie. I gdyby te inne dynastie były, to by nie szły na zwarcie z zakonem krzyżackim, tylko dla Andegawenów na przykład to byliby nasi przyjaciele po prostu. I w ogóle Andegawenów interesowało zupełnie inne morze, więc w ogóle nikt by nie dążył do zdobycia dostępu do Bałtyku. Więc po prostu jakby Kopernik rodzi się w cieniu takiej geopolityki, dzięki temu właśnie, że granice się przesuwały w tym kierunku, a nie w innym, ale po prostu z inną dynastią by się tak nie przesuwały. Więc jest to seria kompletnie niewytłumaczalnych, kompletnie bezsensownych zbiegów okoliczności. Więc tylko to, że to jest biografia, to mnie ratuje przed tym, bo gdyby to było w powieści, no to by mnie po prostu zniszczono za to, że wymyśliłem coś tak naciąganego. Z jego narodzinami jest jeszcze związany pewien gatunek wydarzeń, którego nie znam gdzie indziej, a którym można byłoby nazwać mezaliansem szpiegowskim. Na czym polegał mezalians szpiegowski, który doprowadził do tego, że bogaty mieszczanin z Torunia wydaje swoją córkę za nie wiadomo kogo z Krakowa? To jest, no właśnie, to jest jedna z tych rzeczy, których znaczy, właściwie no, to jest trochę z mojej strony hipoteza. Zostawiam Państwu tutaj, na ile ta jest z kolei naciągana. Natomiast no, przeważnie historycy, ponieważ historykom nie wypada właśnie gdybać, mniemać, wymyślać historii alternatywnych, bardzo ich w ogóle denerwuje przeważnie sama taka koncepcja. No bo oczywiście jak nie ma źródeł, no to nie ma historii. Właśnie trochę tutaj trywializuję. Natomiast no, gdyby doszło do takiego ślubu w naszych czasach, bo to nawet nie był po prostu zamożnym mieszczaninem ten dziadek naszego astronoma, czyli teść tajemniczego przybłędy z Krakowa, przyszły. Nie pomyliłem tego. To znaczy, on nie był po prostu bogaty, on był jednym z najważniejszych ludzi w mieście, jeśli nie w ogóle najważniejszym. Znaczy po prostu z takiej absolutnej elity Torunia i przy okazji jednym z najważniejszych ludzi w związku z tym w Prusach, znaczy w państwie krzyżackim. Wydając swoją córkę za kogoś, o kim w ogóle bardzo mało wiadomo, natomiast no, można się domyślać, że no, wtedy bardzo silnym wyznacznikiem pozycji majątkowej było to, czy ktoś coś posiadał w nieruchomościach, bo niewiele innych rzeczy można było posiadać poza nieruchomościami, więc wiadomo, że żadnych nieruchomości nie posiadał, a przynajmniej w Toruniu, ponieważ zachowały się dobrze
księgi z tamtych czasów, więc to jest no obaj przynajmniej należą do tej samej klasy społecznej, czyli są mieszczanami, ale są na ich zupełnych krańcach. Mamy człowieka, do którego należy kawał miasta i człowieka, który mieszka kątem w kamienicy czynszowej. I ten ślub wydawałby się mezaliansem i gdyby dzisiaj do czegoś takiego doszło, no to właśnie serwisy plotkarskie by oszalały, właśnie próbując się dowiedzieć, kim jest ten tajemniczy człowiek, który zgarnął taką partię. No i on rzeczywiście jest tajemniczym człowiekiem, bo to, co o nim wiadomo na 100%, czyli nie jest to gdybanie, nie jest to hipoteza, tylko wiadomo na pewno, że realizował specjalne, poufne zlecenia dla najpotężniejszej osoby w Królestwie Polskim wtedy, czyli szarej eminencji, chwilami w ogóle de facto rządzącej krajem kardynała Oleśnickiego, jest jego takim właśnie człowiekiem do specjalnych zleceń. I wśród tych specjalnych zleceń jest przekazywanie funduszy, jakichś właśnie sakiewek. I to są spore sumy, musiał mieć do niego duże zaufanie ten Oleśnicki, bo po prostu jakby no, był to pełnomocnik, któremu powierzał bardzo dużą gotówkę, taką, że osoba niegodna zaufania by poważnie stała przed pokusą, żeby po prostu wziąć tą gotówkę, czmychnąć i zacząć jej życie od nowa. Więc ktoś, komu dajemy jakiś taki $1 000 000 w neseserze, to musi być bliski, zaufany. I mniej więcej takie misje on realizował. No i nawet jeżeli tutaj powstrzymamy się przed fantazją i założymy, że to były jakieś całkowicie cywilne pieniądze. Nie, to już jest bardzo niewysoce prawdopodobne, tylko pewne, że te pieniądze były związane z wojną z zakonem krzyżackim. I z drugiej strony te pieniądze zbierał właśnie ten Watzenrode. Więc krótko mówiąc, no w tamtych czasach oczywiście jeszcze nie ma wywiadu jako agencja wywiadowcza, jako osobna organizacja. Dyplomacja się w ogóle rodzi. Znaczy ojcowie polskiej dyplomacji to za nich jest uważany albo Kalimach, albo Dantyszek, czyli ludzie żyjący mniej więcej w tej epoce. Ale wygląda na to, że jednak ojciec Mikołaja Kopernika, też Mikołaj Kopernik, no był po prostu, no jednak, no, no, no dzisiaj się tym zajmuje wywiad wojskowy, takim czymś jak pozyskiwanie tajnych funduszy na wojnę, takich, żeby nic o nich nie wiedział parlament i żeby nie były zaksięgowane w oficjalnych wydatkach. Pieniądze, których nie ma oficjalnie, szare pieniądze. No jakby tymi pieniędzmi obracał ten ojciec. No i tu możemy domniemywać, w związku z tym tutaj wchodzę tylko w hipotezę, ale chyba nie jest taka strasznie naciągana, że jeżeli ktoś realizuje takie zlecenia i jest prawą ręką właśnie jednego z najważniejszych ludzi w królestwie, to może on nie ma niczego w wymiarze kapitału materialnego, ale ma tak zwany kapitał społeczny, czyli zna bardzo wielu bardzo ważnych ludzi i po prostu tym przyszły teść seniora, czyli dziadek juniora, po prostu chciał się wkupić w te znajomości, skoro już wiedział, że to będzie jego nowa stolica. No i chyba to się opłacało, ponieważ w związku z tym jego syn z kolei robi potem błyskawiczną karierę, która jest niewytłumaczalna oczywiście można zawsze wytłumaczyć, że ciężko pracować 20 godzin na dobę i nie jadł tostów za awokado i w ten sposób zrobi tą karierę, ale nie, to nie ta epoka, już nie wchodźmy aż w taki prezent. No nagle jego kariera katapultuje, także wygląda na to, że to było wszystko taka transakcja, że tutaj się dogadamy, właśnie ja ci córkę, a ty mi zasponsorujesz karierę dla syna. To mogło tak wyglądać mniej więcej, więc w ten sposób znowu wracamy do tego, że gdyby nie cała ta zmiana polityczna, gdyby nie zmiana na mapie, gdyby nie to, że właśnie Kraków jest teraz nową stolicą dla Torunia, to w ogóle nie byłoby tego małżeństwa, bo w ogóle nie byłoby tego kontraktu. A jednak to są czasy, w których, zwłaszcza w patrycjuszowskich rodzinach, no raczej ludzie nie pobierają się pod wpływem nagłego romantycznego impulsu, tylko jest to kwestia jakaś chłodno wykalkulowana. W każdym razie wszystkie inne małżeństwa, bo to jest temat oczywiście badany, prześwietlany przez wybitnych bardzo, bardzo, bardzo badaczy, którzy w ogóle wszystkich możliwych kuzynów Mikołaja Kopernika, dziadków, stryjów w każdą stronę odszukali, więc tak naprawdę są takie, no jak to w tamtych czasach, trzy najważniejsze rodziny Torunia wydają te dzieci za siebie nawzajem. I tu się nagle pojawia facet znikąd właśnie. Zanim nam się urodzi Kopernik i powiemy o zagadkach jego życia, troszkę o Wojtku. Mianowicie Wojtek ma pewną obsesję. Jego obsesją są drogi asfaltowe, które przecinają Europę.
On uwielbia podróżować. Nawet proponował mi kiedyś przewodnik po tych drogach. Ja nie wiem, jak można napisać atrakcyjną książkę o tym, że po prostu jedzie się po asfaltowej drodze i od czasu do czasu zatrzymuje się na parkingu. Ale Wojtek był przekonany, że taką książkę może napisać. No zresztą napisał też książkę o drodze 66, ale o drodze, która nie istnieje. W związku z czym jakby, jeżeli chodzi o drogi, podejmuje się misji niemożliwych. Oczywiście drogi, podróże są bardzo istotne w biografii Mikołaja Kopernika. Również z pietyzmem odtwarzane przez Wojtka trasy jego peregrynacji. Ale zburzyłeś mi w ogóle obraz tych podróży Kopernika i w ogóle obraz Mikołaja przez te swoje, rekonstrukcje. Dlatego, że ja sobie wyobrażałem, jak państwo sobie wyobrażają Kopernika, takiego młodego chłopaka, który jedzie na studia? No jak chłopaka, który jedzie na studia, prawda? No na studia jedzie chłopak, który nie ma kasy, który no, wybiera klasę, nie wiem, albo jedzie autostopem, albo z wujkiem jakimś, to rodzice go podrzucają o swoim Punto, albo ewentualnie, nie wiem, pociągiem klasy drugiej, tanimi liniami kolejowymi, wpakowuje się do akademika na trzeciego, pali najtańsze papierosy i w ogóle jest klepie biedę. I ja myślałem, że życie Kopernika, to młodzieńcze, właśnie było takie, no w szkole podstawowej już uczą nas o tych biednych żaczkach, co to biegają po Krakowie z takimi mieszkami i oprócz tego, że uwodzą mieszczki, z tego to trochę im coś tam kapnie, to jeszcze współżebractwa trochę żyją. A tymczasem Mikołaj Kopernik jest żakiem klasy VIP. Słuchaj, wytłumacz, jak to w ogóle, jak to możliwe, co to za dziwny typ studenta i typ podróżnika, ten twój Kopernik? W naszych czasach też zawsze widać było ten podział, kto jest tak zwanym bananem, czyli właśnie ma bardzo bogatych rodziców i przyjeżdża z samochodem na uczelnię i tak dalej. Ale on był sierotką. Więc rzeczywiście w życiu naszego astronoma zdążyła się już wydarzyć jakaś taka huśtawka w jego sytuacji społecznej, czyli no, jego ojciec te pieniądze, które dostał od teścia, właśnie wszystkie pierwsze poważne pieniądze w jego życiu to był posag. No i wygląda na to, że nie zadbał o ten posag. Najpierw z jakiegoś powodu ten posag znika, znaczy widać biednienie tej rodziny, które przypomina, że ponieważ tym miernikiem są nieruchomości, no to oni stopniowo zaczynają wyprzedawać w pewnym momencie, a potem w ogóle on umiera, więc rzeczywiście jest synem ubogiej wdowy. No i w tym momencie go, znaczy no momencie, nie wiem jak ten moment wyglądał, natomiast bierze go pod swoją opiekę potężny jego wuj, czyli ten brat, któremu te mieszki złota wcześniej zapewne kupiły jakąś karierę w Polsce. No i jest w tym momencie bardzo ważnym człowiekiem, znaczy jest biskupem warmińskim, a ponieważ... Poczekaj, musimy tu zrobić przerwę. Czy bo państwo sobie myślą, biskup warmiński. No biskup warmiński, no biskup jak biskup. No figura chodząca w purpurze, jakby... mająca pewną władzę nad gronem innych duchownych oraz osobami wierzącymi w danej diecezji. Jednak pozycja biskupa warmińskiego i w ogóle Warmia jako fenomen polityczny w ramach Rzeczpospolitej, to jest zupełnie niesamowita historia. Znaczy ja też jakby nie zwracałem na nią nigdy uwagi, dopóki nie przeczytałem tego w książce Wojtka. To jest jednak ten biskup warmiński, którym akurat tak się zdarzyło, był wuj Mikołaja Kopernika, to jest fenomenalna postać. Znaczy fenomenalna figura polityczna. Tak, chociaż znaczy ktoś o nim właśnie, już nie pamiętam, czy ja to była uwaga, ktoś współczesny mu odnotował, że to był człowiek, który się nigdy nie uśmiechał. Więc zdaje się, że ciężko było być jego siostrzeńcem. To musiał być
pod tym względem twardy kawałek chleba dla Kopernika, no ale faktem jest, że był to człowiek, no nawet nie o to chodzi, że bardzo bogaty, bo prawdopodobnie nie był to najbogatszy biskup w Polsce, tylko drugi albo trzeci w kolejności, ale to też pytanie, jak liczyć. Natomiast co jest ważne, to to, że ponieważ Warmia formalnie była księstwem biskupstwem, tak jak na przykład Liège w Belgii, więc miała bardzo dużą niezależność polityczną. Oczywiście tego nie wszyscy uznawali, ten jego tytuł księcia, no ale właściwie aż do końca pierwszej Rzeczpospolitej jakby no nie było w ogóle takiego stopnia, był traktowany jak książę zgodnie z protokołem dyplomatycznym, czyli na przykład właśnie był traktowany jako bardzo ważna osoba w Senacie. Aż do końca pierwszej Rzeczpospolitej się zapisywała ta odrębność, co w związku z tym to sprawiało, że to byli bardzo często, często to byli ludzie ekscentryczni, ponieważ jednocześnie wiedzieli, że mają swoje własne księstwo, które mogą wszystko i można im tam generalnie... można im delegatnie na przykład wysłać jakąś delegację, która mówi, że nie podoba nam się, co ekscelencja tu robi, a on sam mógł poszczuć. Więc dlatego właśnie ostatni biskup warmiński, jak wiadomo, zapisał się jako absolutny klasyk polskiej literatury antyklerykalnej. Ignacy Krasicki, Monachomachia. Prawdopodobnie od tego w ogóle zaczyna się nasza tradycja szydzenia z kościoła. No i na takie rzeczy może sobie pozwolić tylko biskup, który ma swoje własne państwo właśnie takie, w którym po prostu jego zamek jest jego zamkiem w takim bardzo dosłownym znaczeniu. No i w naszych czasach tym księciem jest Wazenrode. No i w związku z tym jakby no jego stać na no to jest nietypowe dla ówczesnych właśnie Żaków, że kiedy pojawia się Mikołaj Kopernik najpierw w Krakowie, potem w Bolonii, no to on to płaci z góry, to znaczy opłaca czesne z góry, co również w dzisiejszych czasach chyba jest nie takim częstym i oczywistym zjawiskiem, że ktoś już tak od razu ma na cały rok, no ale po prostu właśnie no, Kopernik przyjeżdża. No i to, że on, bo w ogóle o tym, jak wyglądały podróże po ówczesnej Polsce i Europie, jest kapitalna książka, którą tutaj obficie cytuję. Życie codzienne w podróżach w Europie XVI-wiecznej. PIF to chyba ma w ogóle wznowić. Znaczy ja korzystam jeszcze z pierwszego wydania. Zresztą polecam ją wszystkim mieszkańcom Wrocławia, zwłaszcza, bo tam jest taka, nie pamiętam czyj, ale porada jakiegoś średniowiecznego kupca, że jeżeli ktoś jedzie na wschód, to właśnie ostatnie dobre jedzenie, znaczy w zależności, którą drogą będzie jechał, to albo w Poznaniu, albo we Wrocławiu, że tu koniecznie trzeba się zatrzymać, wypocząć, najeść, bo będzie już tylko coraz gorzej właśnie, jak będziemy jechali na wschód. No i ta też moja miłość do dróg trochę się bierze z tego, że po prostu to w ogóle państwa, już na pewno miasta w ogóle istnieją dzięki drogom i po prostu jakby będąc we Wrocławiu, nawet chodząc po tych pięknych, zabytkowych ulicach, tutaj się po prostu nie mogę powstrzymać przed myśleniem o tym, że to jest część takiego pradawnego szlaku z Flandrii do Astrachania, który to szlak przeważnie jest przerywany jakimś, no w tej chwili frontem tej wojny, ale wpadłem już w dygresję, już o drogach nie powinienem więcej mówić. W każdym razie podróże przez Polskę w tamtych czasach były czymś tak hardkorowym, że aż trudno sobie to wyobrazić. Taki obieży świat, który spisał bardzo bogate, bardzo obszerne relacje ze swoich podróży po całej Europie, Finnes Morrison niejaki. Jechał wkrótce po Koperniku tą samą trasą, znaczy Toruń-Kraków, co dawało mi pewne takie wyobrażenie, jak mogła wyglądać ta podróż dla Kopernika. No i Morrison odnotował, że ponieważ w Polsce jest wielki problem z noclegiem, znaczy w ogóle nie ma instytucji właśnie tak jak jakieś zajazdy czy oberże, które są znane w zachodniej Europie. Znaczy są takie niby zajazdy, ale wszyscy tam śpią na podłodze, gospodarz i goście przyjezdni, więc on radził wszystkim, żeby w takie podróże zabierali własne łóżko i z nim podróżowali, co jest logiczne, ponieważ równocześnie drogi są bardzo złej jakości, więc siedząc na tym łóżku po prostu się lepiej będzie miało resorowanie. To jest absolutnie poważna porada dla ludzi wędrujących po ziemiach polskich w czasach Kopernika. No i jedynym wyjątkiem, to znaczy jedyna grupa jakby społeczna, która podróżowała w jakichś takich warunkach, to byli oficjalnie dygnitarze państwowi albo kościelni, którzy jechali specjalnymi pojazdami, tak zwanymi,
Znaczy, ponieważ jechali państwo delegacji, jechali czteroosobowymi takimi podwodami i można było za łapówkę się dosiąść na czwartego, jak było czwarte miejsce. Właśnie to się udało w końcu Morrisonowi. Natomiast Kopernik, ponieważ właśnie był oddelegowany przez księcia biskupa na te studia, to na pewno nie musiał. Znaczy, na pewno nie musiał szukać, a nawet nie wolno mu było, ponieważ po prostu... Gdyby jego siostrzeniec oficjalnie wysłany na studia właśnie robił jakieś dziwne rzeczy, jakoś żebrał, czy szedł pieszo, no to by uchybiało grawitas naszego dostojnego biskupa, więc on po prostu, nawet jeżeli bardzo chciał jechać na oklep na osiołku, to mu nie wolno było tak zrobić. Musiał jechać właśnie tym w oficjalne państwo delegacji i spać w tych mijanych zamkach czy klasztorach. Przy czym tam Morrison odnotował jakąś taką scenę, że gdzieś właśnie już, a może nie Morrison, tylko ktoś jedno, w każdym razie ktoś odnotowuje taką scenę, że już wydawało się, że dostanie ten pokój gościnny właśnie w zamku, ale po prostu przyjechał jakiś dygnitarz państwowy i go wyrzucili do stajni, żeby spał na sianie, ponieważ trzeba było pokój zwolnić prawdziwą komnatę dla... Więc raczej w przypadku wyjazdu Kopernika na studia było odwrotnie. Znaczy, to on był tym kimś, dla kogo wyrzucano innych, żeby spali na zewnątrz, żeby spali w stajni. Więc jego podróż rzeczywiście na te wszystkie studia była podróżą najwyższej możliwej ówczesnej kategorii, czyli no i tak dla współczesnego człowieka byłoby to wyzwanie. W każdym razie on przyjeżdża jako banan i do Krakowa, i do Bolonii. Oczywiście ja cały czas zaznaczam, że teraz gdybam i mniemam, ponieważ nie zostały zupełnie żadne relacje. Z wszystkich możliwych źródeł zachowało się tylko... Jedno wątpliwe wspomnienie, znaczy nawet nie wiadomo, czy nie jest to wymyślona postać, ale Włoch stulecie później, spisujący już biografię Kopernika, twierdził, że dotarł do kogoś, kto go kojarzył ze studiów. I zakładając w ogóle, że prawdziwa jest tamta relacja, możemy sobie wyobrazić takiego zamożnego studenta, który się obraca wśród najwyższych możliwych sfer na dworze księcia Urbino, bo tam go właśnie spotkał ten rzekomy kolega ze studiów. W każdym razie wszystkie te studenckie, ewidentnie nie mogło to być żadnego żebrania. No jest jedna tylko relacja, że przedstawiciel Warmii przy Stolicy Apostolskiej, czyli de facto ambasador, kanonik Bernard Scultetti pisze zniesmaczony do wuja, że właśnie pojawił mi się tutaj Andrzej Kopernik, brat Mikołaja, i on właśnie zmusił mnie do poręczenia tam pożyczki na jakieś 100 dukatów, składając niestosowną propozycję, że się zatrudni na służbę, żeby ten dług zwrócić. Co widać, to jest takie oburzenie w ogóle, że to znowu uchybiałoby tej godności. Jemu się w ogóle bardzo nie podobało, że wystąpił w tej roli, Scultettiemu. Natomiast zważywszy, że zgłosił się do niego Andrzej, a nie Mikołaj, to jest właśnie legenda właśnie brata Utracjusza. W każdym razie wygląda to, że Kopernik miał zawsze te pieniądze przy sobie na te studia, a ten Andrzej zawsze mówił, że mu brakuje, zawsze gdzieś mu się rozeszły, gdzieś mu brakowało, i jest parę takich... Tylko tu jest teoria tego, co on robił, ten Andrzej, to jest bardzo kusząca oczywiście, na co on te pieniądze mógł przepuszczać i jak on się zabawiał w tych Włoszech i w tym Krakowie, ale znowu to jest dorabianie całych piętrowych teorii do kilku zmian historycznych. Wygląda na to, że Kopernik po prostu, że jemu te pieniądze się tak nie rozchodziły, po prostu wuj mu dał tą sakiewkę, czy tam zrobił mu ten przekaz przez bank Fuggerów. I Kopernikowi się te pieniądze nie rozchodziły. Chociaż oczywiście, jak przystał na intelektualistę, rujnował się na książki. Ale to już jest osobna historia. Ale kolejne rozwianie pewnych chmur, jeżeli chodzi o historię Kopernika, dokonuje się właśnie we Włoszech. Dlatego, że oto mamy takie przekonanie, że Kopernik przybywa do krajów, w których kwitnie renesans, wielka sztuka, wspaniałe umysły tłumaczą dawnych, starożytnych mędrców. Wszyscy tutaj używają znowu białego marmuru, żeby próbować rekonstruować dawne rzeźby. Wraca dawna mądrość. Tymczasem to w ogóle nie są takie Włochy, te Włochy, do których przyjeżdża Kopernik. Właśnie Kopernikowie, jak już wiemy. Tak, ale właśnie o podróżach Andrzeja wiadomo jeszcze mniej niż o podróżach Mikołaja, bo oni właśnie niby wyjeżdżają razem, ale ten Andrzej gdzieś znika po drodze i tam ciągle jednak właśnie, znaczy stąd jest właśnie taka hipoteza, że on tych studiów nie traktował tak bardzo serio.
Natomiast znowu, ponieważ historykom nie wypada pisać o rzeczach, na temat których nie ma solidnych źródeł, więc bardzo często w ogóle nie patrzą w tą stronę, nie zauważają takiego ważnego tematu, że na rok przed przyjazdem Kopernika lub Koperników do Italii wybuchnęła wojna, która tam najpierw było takie mniej więcej 50 lat pokoju i to jest taki wstęp do renesansu, kiedy w polityce nie dzieje się nic groźnego, te wszystkie państwa włoskie przedtem próbowały się nawzajem popodbijać, ale powstała taka równowaga sił, w której wszyscy zgodnie zrezygnowali i podpisano ligę włoską stworzono, która generalnie oznaczała, że kto teraz zacznie jakąś wojnę, ten natychmiast będzie w stanie wojny z wszystkimi pozostałymi państwami włoskimi, więc rzeczywiście było takie pół wieku pokoju i to jest moment takiego ogromnego rozkwitu kultury i nauki i to zostało kompletnie właśnie zburzone nagle niespodziewaną atakiem ze strony Francji, w którym to w wojnie po raz pierwszy na kontynencie europejskim zastosowano artylerię do celów militarnych, czyli Francuzi zastosowali, jak to dzisiaj nazywamy, taktykę szoku, shock and awe, znaczy czy po prostu w ogóle zburzy, znaczy po prostu forteca, którym się nie chciała poddać, to po prostu ją zrównali z ziemią, mordując wszystkich. Czym wywołali rzeczywiście ten szok polegający na tym, że jakby ich szlak posuwania się po tym półwyspie znaczyli po prostu uciekinierzy. I w związku z tym równocześnie powybuchały te różne konflikty na nowo, ponieważ część się z nimi sprzymierzała, część nie, w ogóle część się zaczęła sprzymierzać. Francuzi zaczęli sprzymierzać z śmiertelnym wrogiem chrześcijaństwa, czyli z Otomanami, no i w ogóle, więc czasem, więc jakby Kopernik przyjeżdża do Włoch, w których rozpaczliwie brakuje tutaj materiałów źródłowych, ale prawdopodobnie musi mijać zburzone miasta, musi widzieć tych uchodźców, musi widzieć jakichś, nie wiem, rannych, musi uczestniczyć w jakichś nerwowych pytaniach typu gdzie teraz się posunęli Francuzi. No i przyjeżdża do Bolonii, której właśnie niepodległość ma się już niedługo skończyć, bo też w ramach tych wojen niektóre z tych państw włoskich, znaczy państw miast, które dotąd były niepodległe, teraz już ją straci. Bolonia, Republika Bolońska też się właśnie chyli ku upadkowi, więc te wędrówki, no wiadomo, że Kopernik wędrował po tych Włoszech, bo tylko zazwyczaj nie ma wyjaśnienia, dlaczego on w ogóle, skoro wuj go wysłał na te studia w Bolonii, to zamiast skończyć te studia w Bolonii, przenosi się do Padwy, a potem przenosi się do Ferrari. Jeszcze gdzieś pojawia się w Rzymie. Tak, oraz wiadomo na pewno, że jest w Rzymie w roku 1500 i można domniemywać, że bywał w Wenecji, ale tu już nie ma na to solidnego dowodu, natomiast wiele książek, które kupił, opublikowano w Wenecji, więc może je kupił tam, a może nie. To już jest hipoteza. O tych czterech miastach wiadomo na pewno, że między nimi wędrował. Więc w ogóle po co on między nimi wędrował, a także, znaczy nie ma na to wyjaśnienia, a zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę to, że czasami to oznaczało no, przekroczenie jakiegoś frontu, to znaczy no, to oczywiście to nie była taka wojna jak dzisiaj, więc front, no ale powiedzmy przejście z jednego miasta do drugiego, które było wrogiem. Właśnie nie ma na to żadnego wyjaśnienia. Takie standardowe, tradycyjne, kanoniczne wyjaśnienie jest takie, że taniej było obronić, znaczy że taniej mu się było obronić w tej Ferrarze niż w Bolonii i w Padwie. Ale z kolei zważywszy, ile kosztowała sama taka przeprowadzka, to ja po prostu wątpię, czy to jest wystarczająca motywacja. Tym bardziej, że on cały czas po prostu jak... Znaczy, raz już miał te dochody z Wrocławia, gdzie... No poczekaj, bo to jest właśnie ciekawe, o to chciałem cię zapytać, gdyż to jest również nieprawdopodobne dlatego, że Kopernik dostawał kasę z Wrocławia. Wiemy o tym dobrze, nie wiem, czy państwo wiedzą, że Kopernik, tak, wysysał pieniądze z waszego miasta. Zupełnie za nic. Ale teraz, moim zdaniem, teraz miasto może z tego pobierać jakąś dywidendę, bo... Znaczy nie, od Torunia. Tak, nie, to od popularności po prostu. Znaczy nie ma twardych dowodów na to, że w ogóle noga Kopernika stanęła we Wrocławiu, ale to jest z kolei bardzo wysoce prawdopodobne, że stanęła, ponieważ
No przypominam, że on jednak prawdopodobnie przejeżdżał, przynajmniej przejeżdżał tędy w tych swoich wojażach do Włoch i z powrotem. Więc no już właśnie sława piwnicy świdnickiej, znaczy restauracji właśnie, znaczy czynnej już wtedy po prostu jakby sprawiała, że przynajmniej się zatrzymał właśnie na popas i na nocleg. Więc i tak Wrocław ma mocne jakieś powody. No w każdym razie tabliczka tam jest przy kościele, że tutaj właśnie no miał taką synekurę. No prawdopodobnie w tamtych czasach to było popularne, że się miało stanowisko. No Dantyszek był takim zdalnym proboszczem w Gdańsku, ale też jego nigdy nie było w tym kościele, więc być może jego... Na pewno jego fucha tutaj była zdalna, no ale myślę, że parę razy wpadł po prostu pogadać, pokazać się, przedstawić. Ale gdybam, nie ma na to twardych dowodów. W każdym razie on miał pieniądze, więc po prostu wyjaśnianie tym, że pojechał... Precyzyjnie, miał pieniądze dlatego, że był proboszczem jednego z... Scholastykiem. No tak, w każdym razie jakiś procent w dochodów... Tak, spływała do niego i dzięki temu na przykład mógł kupować sobie książki w Wenecji. Tak, więc cały ten argument z pieniędzmi jest dla mnie po prostu nieprzekonujący. Natomiast Warmia, ponieważ właśnie miała te atrybuty niezależnego państwa, miała też swoją dyplomację, czyli miała swojego no de facto ambasadora przy stolicy apostolskiej. W związku z tym, ponieważ wywiad jest kontynuacją dyplomacji przy pomocy innych środków, więc to jest wyłącznie hipoteza, zaznaczam, ale wydaje mi się, że jakby z wszystkiego, co wiemy o relacjach Warmia, Italia i o co wiemy o biskupie Wacenrodem, to jest to bardzo wysoce prawdopodobne, że jego podróże studenckie były łączone z właśnie zadaniami typu przewieźć jakąś korespondencję, dyskretnie mieć oko na tego czy tamtego. Czyli znowu były to zadania, no powiedzmy, powiedzielibyśmy ocierające się o szpiegowsko-wywiadowczo-dyplomatyczne. Znaczy... Nie mam na to dowodu, ale z drugiej strony to jest strasznie mało prawdopodobne, żeby Wacenrode na to nie wpadł, że wysyła właśnie na Półwysep Apeniński kogoś, kto nie budząc podejrzeń ma powody, żeby mieć przy sobie dużo dziwnych papierów, na przykład jak to student. Ty trochę po tych Włoszech biegasz z czymś bardzo ciężkim pod pachą, mianowicie z tablicą i próbujesz ją przymierzyć. Jest to taka tablica, która mniej więcej, napis na niej brzmi tak. W tym właśnie miejscu Mikołaj Kopernik wpadł na pomysł, który zaowocował koncepcją geocentryczną. I tylko, że problem polega na tym, no bo to mniej więcej wiadomo, no on musiał gdzieś w tych Włoszech zainspirować się, a nawet być może wrócił z Italii z rębami swojej koncepcji. Ale cholera, gdzie to mogło się wydarzyć, za jaką sprawą, czyją sprawą, tego nie wiemy, ale sporo hipotez na ten temat tworzysz czy też podajesz. Znaczy, nawet nie wiadomo rzeczywiście, czy we Włoszech. Znaczy, gdybym ja miał jakby postawić swoje pieniądze, to przypuszczam, że to olśnienie, ten moment inspiracji właśnie geniuszu spłynął na Kopernika w Padwie, ale mam na to bardzo słabe argumenty. Znaczy w ogóle nie zdziwiłbym się, gdyby to była właśnie Bolonia, Rzym, Ferrara. Albo też właśnie, to znaczy, gdybym był wrocławianinem, to bym się upierał przy tym, że właśnie podczas powrotu z tych miast albo wyjazdu do tego miasta właśnie właściwie gdyby mi postawili kolację, to bym myślał jakąś teorię, że to w ogóle w piwnicy świdnickiej. Wiadomo, że to musiało być przed rokiem 1505 chyba, to znaczy gdzieś... Znaczy, przypuszczam, że to nie było w Krakowie i przypuszczam, że to nie było w Bolonii, ponieważ mamy bardzo szczątkowy materiał w postaci tego, co on o swojej młodości opowiedział Rytykowi. I to jest właśnie straszne, że notatki niestety zaginęły. I to była osoba, która mogłaby znać odpowiedzi na wiele naszych... Tylko musisz powiedzieć, kto to jest Rytyk. Jedyny oficjalny uczeń Kopernika, który doprowadził do opublikowania jego dzieła życia. No i Kopernik dużo o sobie opowiadał, jak się możemy domyślić. I tylko niestety Rytyk opowieść o życiu swojego nauczyciela planował publikować osobno. Nie chciał jej spalić w tych tekstach, w tym właściwie głównym tekście, który opublikował pod charakterystycznym tytułem Relacja pierwsza. Więc
Więc niestety, jak to w popkulturze, nie nastąpił sequel. Bardzo by się przydała relacja druga, relacja trzecia, powrót relacji i w ogóle syn relacji i tak dalej. Jak to, niestety była to relacja pierwsza i ostatnia. No więc tam mamy takie parę zdań, które bardzo by się przydało, żeby jakoś rozwinąć. Niestety nie da się tego zrobić. Można się w każdym razie z tego domyśleć, że kiedy jest w Bolonii, to jeszcze nie ma pomysłu swojego zarysu. Już się bardzo interesuje astronomią, ale powiedział wyłącznie Rytykowi, że jego ówczesny mentor, który w związku z tym dzięki temu wiemy, kto nie był, Domenico Maria Novara, miejski astrolog, że nauczył go podstaw jakby rzemiosła, że przy niej wykonywał te obserwacje, ale przypuszczam, że gdyby to on go zainspirował do tego pomysłu, to po prostu by to też powiedział Rytykowi, że wpadł na ten pomysł po swoim rozmów ze swoim nauczycielem, ale tego nie mówi, więc przypuszczam, że wpadł na ten pomysł później, ale już gdzie konkretnie to właśnie zaczyna się taka już zupełna tutaj gdybanistyka, mniemanologia i budowanie piętrowych hipotez. Moje przypuszczenie, że to było w Padwie, bierze się z tego, że jest to też bardzo wygodne przypuszczenie, bo jego pobyt w Padwie jest bardzo słabo uźródłowiony, ale jeżeli uwierzyć w prawdziwość tego źródła, które później, przypominam, odkrył włoski badacz z XVII wieku, czyli już kiedy zaczynają być spóźnione, to wygląda na to, że Kopernik bardzo prowadził aktywne życie towarzysko-intelektualne w tej Padwie. Spotykał się z bardzo wieloma ludźmi, ponieważ było to jakieś skrzyżowanie kultur, był tam dostęp do... No tu są właśnie też jakieś gdybania, na ile inspirowali go astronomowie ze świata islamu. Prawdopodobnie bardzo, tylko jemu nie wypadało o tym publicznie mówić, bo on już miał dostatecznie... Jego idea była dostatecznie heretycka, żeby jeszcze się pogrążać w ten sposób. W każdym razie miał tam możliwość prawdopodobnie zetknięcia się z ludźmi, którzy opisują kosmos jeszcze inaczej i to go jakoś do tego inspirowało, ale kompletnie brak na jakichkolwiek źródeł. W każdym razie, no później jak już wraca do Lidzbarka, do swojego wuja na Warmię, no to już nagle ma ten zarys tej swojej hipotezy i ma go mniej więcej w 1505, nie pamiętam dokładnie tych dat. W każdym razie jak już wraca z tej Italii, to już ma ten pomysł. Więc natomiast równie dobrze można powiedzieć, że już go miał w Toruniu, zanim jeszcze w ogóle wyjechał na jakiekolwiek studia. Więc jest kilka takich miast, które solidnie, znaczy można solidnie jakoś udokumentować hipotezę, dlaczego to tam można by przykręcić tabliczkę, to tutaj Mikołaj Kopernik wpadł na swój pomysł. No gdzie, tak uczciwie mówiąc, Wrocław nie załapuje się do pierwszej piątki chyba, ale ma solidne szóste miejsce gdzieś na tym rankingu. No i myślą sobie państwo, oto młody, utalentowany astronom, a trzeba państwu wiedzieć, że w tym czasie astronomia była zaledwie nauką pomocniczą do astrologii, więc przyjeżdża do Warmii i spokojnie może kontynuować swoje prace naukowe. Otóż nie. Jak opowiada Wojtek, Kopernik tak naprawdę, żeby uprawiać astronomię, musiał zrobić w trąbę swojego bogatego i jakże niezacnego, ale wpływowego wuja. Zacnego, znaczy jawi się ze źródła jako postać niesympatyczna, ale z drugiej strony jego siostrzeńcy go tak potwornie rozczarowali, że jest mi go jednak troszeczkę szkoda. To znaczy on ich wysłał na te studia przecież, żeby mieć następcę. Nie mógł, znaczy miał biologicznego syna oczywiście, nieślubnego, ale nie mógł jego uczynić tym, więc załatwił mu tylko fuchę burmistrza Braniewa. Jeszcze tylko malutka dygresja. Proszę państwa, że kwestia następstwa, czy też w ogóle sukcesji, jeżeli chodzi o Warmię, oczywiście ze względu na ten biskupi charakter władzy na Warmii. No to są równie skomplikowane przygody jak kwestia sukcesji cesarzy rzymskich. To są po prostu jakieś zupełnie niesamowite historie, które Wojtek oczywiście malowniczo i precyzyjnie opowiada. Ale wróćmy do Kopernika i wuja. Raczej do sukcesji z serialu HBO, ale jest to rzeczywiście, no jest to
Jest to walka no, prawie literalnie na noże, kto będzie tym następnym. No bo przypominasz, że to jest w ogóle no, niesamowita ścieżka awansu, że zaczyna się jako mieszczanin, a jest się de facto księciem, znaczy nie do końca. Przynajmniej traktowanym tak no w Senacie Rzeczypospolitej i tak dalej. To jest strasznie fajna fucha być tym burmistrzem. No i jakby, żeby to zostało w rodzinie, żeby to się nie zmarnowało, bo Wacenrode wysyła tych siostrzeńców, licząc na to, że chociaż jeden nim zostanie, a zawodzą go obaj. Jeden z, dlatego, że w ogóle nie wątpię, co innego. Znaczy właśnie no nie wiadomo, co się z nim stało, ale no co innego miał na głowie, a potem umiera na tajemniczą chorobę, prawdopodobnie jednak weneryczną. A z kolei jego drugi siostrzeniec no się go w jakimś momencie właśnie wyrzeka, a w dodatku no w ogóle go nie ciągnie do tego. Ale te pierwsze lata po powrocie ze studiów, w ogóle Kopernik był wysłany na studia, żeby być prawnikiem, znaczy żeby być doktorem prawa kanonicznego, to jest bardzo logiczne, ponieważ po prostu, żeby być no mistrzem właśnie takich rozgrywek, przepychanek właśnie, no być człowiekiem, który dokładnie wie, jak działają te wszystkie mechanizmy w kościoła, żeby właśnie wywalczyć z tymi pazurami tą sukcesję. Przy czym wygląda na to, że Kopernikowi po prostu nigdy na tym nie zależało. Więc wykonywał to jako pańszczyznę dla wuja, to znaczy pisał dla niego szereg dokumentów prawnych. Znaczy wuj go wykorzystywał tak jak po prostu ustosunkowany prawnik dzisiaj wykorzystuje niepłatnego stażystę, czyli po prostu no, wyrabiał go w pisanie ogromnej ilości pism, które były, to znaczy bardzo dokładnie to odtwarza w swojej książce profesor Karol Górski i ja wyciągam z wszystkich przepychanek prawnych, w których uczestniczył ten wuj, jedno, żeby pokazać, jaki to był pijeniarz. Znaczy on był, pod koniec on się rzeczywiście robi coraz dziwniejszy, bo trudno jest w ogóle zrozumieć, o co mu chodziło, bo z jednej strony on był, ponieważ on uczestniczył w tej polityce pruskiej jako przedstawiciel właśnie jednego z członów wchodzących w skład Prus, czyli właśnie tej warmii, no więc, był reprezentowany w parlamencie, uczestniczył w różnych obradach razem z reprezentantami miast, przede wszystkim potężnego Gdańska, także Elbląga. One były trochę wolnymi miastami, to znaczy miały też swoją jakąś tam autonomię polityczną i on równocześnie zabiegał o głosy posłów tych miast, ale równocześnie, kiedy go czymś zdenerwowali, to im groził, że rzuci na nich ekskomunikę i naprawdę ją rzucał. I po prostu na co liczy polityk, który równocześnie rzuca jedną ręką klątwą, drugą mówi, słuchajcie, poprzyjcie mnie w tym głosowaniu. No, oczywiście w końcu nikt go nie poparł, znaczy on umiera kompletnie, ten wuj osamotniony, bez poparcia politycznego. Więc też trochę można zrozumieć, dlaczego ten Mikołaj już po prostu miał dosyć tego, już nie chciał w tym uczestniczyć. W każdym razie zrywa z wujem. No, ale w efekcie wuj umiera taki osamotniony, jest mi go jakoś trochę szkoda na tym jego łożu śmierci. W każdym razie nie ma go Kopernika w chwili tej śmierci, jest to jakoś tutaj symboliczne. Natomiast jako przykład zupełnie bezsensownej przepychanki, która zużyła bardzo dużo życia Mikołaja Kopernika, był tak zwany spór o Szkarpawę, czyli ujście jednej z tamtych rzek z tej delty Wisły. Tam bardzo było, to było bardzo dochodowe gospodarczo, tam mnóstwo ryb pływało w tym ujściu, więc czerpanie dochodów z łowienia tych ryb było bardzo opłacalne, no i król Kazimierz IV, potrzebując rozpaczliwie tych złotych monet na tą wojnę z Krzyżakami, oddał jakby prawa, znaczy wziął wielki dług w Gdańsku, dając im te dochody jakby w zastaw, którego nigdy nie spłacił tego długu, więc Gdańsk to przejął na poczet tego długu. Właśnie wiele wielkich takich fortun gdańskich wyrosło na tej eksploatacji. No i Wacenrode chciał to wyprocesować, twierdząc, że to mu się należy. Od umierającego króla wydobył jakiś właśnie dokument, który nie miał w ogóle mocy prawnej, ponieważ żeby był prawdziwym dokumentem królewskim, musiałby przejść przez kancelarię królewską, którą rządził jego wróg, więc on tylko miał odręczny dokument od króla, który nie miał mocy prawnej, on o tym wiedział, ale on z tym biegał od sądu do sądu, przegrał wszystkie możliwe procesy. Na koniec obie strony zgodziły się, również w dzisiejszych czasach tam jest, że takie niemożliwe do rozwiązania procesy gospodarcze rozstrzyga się w arbitrażu. Czyli trybunał arbitrażowy to już nie jest sąd, podejmuje decyzję błyskawicznie, ta decyzja jest nieodwołalna. To jest taka ogólna zasada prawna, która trwa do dzisiaj przez te 500 lat, że arbitraż, jak już się wypowie, to spór jest rozwiązany raz na zawsze. No i arbitraż się wypowiedział, że absolutnie rację przyznaje Gdańskowi i Wacenrode ma coś tam zapłacić. I wydawałoby się, że nie można się od tego odwołać, ale on oczywiście natychmiast wysuwa wtedy następny pozew, według jakiego kursu mają być przeliczone marki z gdańskich na szylingi, że mam coś zapłacić, a w takim razie według jakiego kursu. I cały proces zaczyna się w ogóle w zasadzie od nowa. Już po tym, jak go miał rozstrzygnąć
Przepraszam, właśnie nie chcę zanudzać Państwa, ale mniej więcej takimi rzeczami zajmował się Kopernik. No właśnie, no bo Kopernik te wszystkie pisma tak. procesowe pisał dla wujek. Wujek miał takiego darmowego stażystę, to po prostu jeździł po nim w ogóle jak właśnie, no, wykorzystywał go na maksa. Więc kiedy w końcu Kopernikowi udało się wyrwać z kurateli wuja? Czy rzeczywiście był taki moment w jego życiu, kiedy spokojnie mógł zająć się badaniami naukowymi? No i tak i nie, bo kiedyś jakby, kiedy bardzo radykalnie go od problemu wuja uwolniła śmierć wuja i następca wuja, biskup Maurycy Ferber, pochodził z bardzo ważnego patrycjuszowskiego gdańskiego rodu, więc on właściwie natychmiast załagodził te wszystkie spory z Gdańskiem, z innymi miastami i w ogóle zrobił się spokojnie. Już nie było potrzeby pisania tych pism, bo już nie było konfliktów. Natomiast jakby Kopernik... Jest jakiś taki rok w jego życiu, kiedy on rzeczywiście ma prawo legalnie zajmować się astronomią. Już nie pamiętam, to jest chyba 1515 mniej więcej. To znaczy dostaje coś w rodzaju urlopu naukowego od tej kapituły warmińskiej. Że ma... Tylko powiedzmy sobie od razu, że nie chodzi wcale, jeżeli dostał ten urlop, to wcale nie w związku z tym, że ma dokonać przewrotu kopernikańskiego, tylko żeby zrobić porządek z kalendarzem. Tak, bo jest to równocześnie problem, który tam właśnie też się wraca z soboru na sobór, że kalendarz opracowany przez Juliusza Cezara coraz bardziej, znaczy opracowany przez egipskiego astronoma Sozygenesa, ale narzucony, znaczy, czyli nazywany juliańskim, coraz bardziej się rozmija z rzeczywistością. Jeśli nic się z tym nie zrobi, to Wielkanoc wszędzie obchodzi zimą. Więc co zrobić, jak zreformować i tak dalej? Zaczyna się to pytanie. No jest tam taki moment właśnie, w którym wszystkie państwa chrześcijańskie są poproszone o pomoc, w tym właśnie zostaje poproszona Polska i zaproszenie to jakoś zostaje przekazane. Nie wiadomo, jaką drogą przychodzi do Kopernika. W każdym razie on dostaje jakby taki, no, coś w rodzaju urlopu naukowego na to, żeby przez rok wyznaczyć, kiedy właśnie dokładnie jest ta równonoc wiosenna i jak bardzo ten kalendarz się myli, jak duża jest rozbieżność. No więc to jest taki szczęśliwy jego rok, kiedy ma prawo legalnie zajmować się astronomią, więc oczywiście niby ma się zajmować czymś innym, ale w gruncie rzeczy nikt go przecież tam nie będzie sprawdzał, w co on tym drągiem celuje na niebie. Ma prawo w każdym razie legalnie gapić się na gwiazdy, znaczy legalnie, w sensie, że mówić, że to jest moje główne zajęcie, nie zawracajcie mi głowy innymi sprawami, ale przez większość czasu właśnie zajmuje się innymi sprawami. Czyli jest taki okres w życiu Kopernika, który jest bardzo dobrze uźródłowiony. Wiemy wszystko o każdym dniu, o czym się zajmował, tylko jest to śmiertelnie równocześnie nudny okres jego życia, kiedy jest administratorem tych dóbr, więc zajmuje się właśnie kwestią właśnie tego, że jakiś tam Szczepan Trzciborski ma przejąć tam dwa morgi po jakimś innym rolniku, który zmarł, czy wyjechał, czy zginął na wojnie, czy... No więc zajmuje się takimi bardzo, bardzo nudnymi sprawami, które są... Jego zawód trochę przypomina rejenta, trochę księgowego, zresztą dosłownie księgowego, bo on... Oczywiście ten mój pokus, ta moja pokusa, żeby przekładać współczesne kryteria, na pewno dyskwalifikuje taką poważną książkę historyczną, także absolutnie proszę się z niej nie przygotowywać do matury czy coś w tym rodzaju, ale Kopernik w pewnym momencie zajmuje się, to też jest bardzo ekscytujące zajęcie, zajmuje się audytem wewnętrznym tak zwanym, czyli tak jak w korporacji ktoś tam sprawdza, czy te wszystkie papierki się zgadzają, no to on właśnie siada, sprawdza, czy się zgadzają, podpisuje takie coś, że tak, nikt niczego nie ukradł z tego naszego skarbca. No więc są to bardzo, jest dużo, dużo nagle pojawia się dokumentów z podpisem Mikołaja Kopernika, ale to są strasznie nudne sprawy właśnie dotyczące tego, kto jest komu winny, ile czego i to jest naprawdę zdumiewające, że on przede wszystkim ma czas na obserwacje i na swoją astronomię, tym bardziej, że tak naprawdę jego odkrycie bardziej było odkryciem matematycznym niż astronomicznym. Czyli to nie jest tak, że on tak patrząc na te ciała niebieskie, tak z obserwacji tak, jak one się ruszają, doszedł do wniosku, że ruszają się inaczej niż dotąd uważano. Tylko jego najważniejsza gigantyczna praca, której nikt inny w Europie nie potrafił wtedy wykonać, i to akurat mogę twardo udowodnić, brzmi ta hipoteza, ale na to jest bardzo solidny dowód, nikt nie potrafi, to było właśnie zasadnicze dzieło geniuszu, stworzyć matematyczny model, który by pozwalał. Więc to coś, co widać na słynnym obrazie Matejki, tak zwana rozmowa z Bogiem, widzimy rozanielonego Kopernika właśnie, to jest taki moment z jego życia, w którym on zabrał się za testowanie tego modelu. Wyszło mu, że gwiazda
głos. Jeżeli mu model jest poprawny, ta gwiazda jest tu i jest tu. I Kopernik jest taki, na tym obrazie to jest, więc to jest taki moment, który również w dzisiejszej nauce, moment testowania hipotezy, moment testowania modelu, że jeśli mam rację, to powinniśmy obserwować taką cząstkę elementarną, albo właśnie, że jakaś gwiazda powinna być w danym miejscu, albo jakaś reakcja chemiczna powinna zajść. No i ktoś wykonuje ten eksperyment i mu się wszystko zgadza na dnie naczynia. Jest skrystalizowana substancja, która ma dokładnie takie właściwości, jak przewidziane przez model. Więc większość tego czasu, większość jego pracy astronomicznej to są nie tyle obserwacje, co... I to jest też niesamowite, bo w czasach Kopernika jeszcze nie ma funkcji trygonometrycznych, których się dzisiaj uczymy w szkole, sinusa, kosinusa i tak dalej, ale on de facto posługuje się czymś, o czym jeszcze nie wie, że pokolenia później będzie to nazywane kosekansem. Więc dzisiejszy człowiek by po prostu wyjął kalkulator i parę razy struknął w klawisze i osiągnąłby to, co Kopernikowi zajmuje tydzień, policzenie takiego kosekansa dla danego kąta, ale on sobie musiał sobie ułożyć własną tabelę trygonometryczną i na tej podstawie skonstruować swój model, co było po prostu gigantycznym, tytanicznym wysiłkiem, czego najlepszym dowodem jest to, że nikt inny temu nie podołał, na który on w ogóle wykradał wolne chwile, wolne od jego obowiązków zawodowych, czyli obowiązków właśnie administratora, polityka, duchownego i tak dalej. Mam wrażenie, że to jest w ogóle kawałek współczesnej opowieści o nas. To ja to na siłę współcześniam oczywiście. Nie na siłę. Za co przepraszam. Ale tak, bo mówisz, ta teza wydaje mi się bardzo atrakcyjna i bardzo do mnie przemawia, że właściwie ta Warmia poza wszystkim była w tym czasie unikalnym miejscem, gdzie w ogóle Kopernik i tak w ogóle stać go było na wyszarpanie tego czasu, bo przecież to nie jest tak, że Mikołaj Kopernik był jedynym geniuszem ówczesnej Europy, tylko inni geniusze musieli się zajmować czymś innym. No tak, ale nie umniejszajmy jednak jego zasługi. To znaczy, bo ten zasadniczy dowód, że nikt inny nie dałby rady, polega na tym, że on ogólny ten zarys, ten, który wymyślił w jakimś nieokreślonym miejscu, moim zdaniem, w Padwie, ale nie mam na to dowodu, jakby ten zarys spisał jako manuskrypt i on został puszczony w obieg po Europie. I po prostu, co jest też pewnym dowodem jego skromności tutaj, że zamiast wymyślić taki genialny pomysł i z nikim się nie podzielę, bo chcesz mieć 100% tytułu do sławy, ale on jakby ten zarys puścił na zasadzie, że może ktoś inny by dorobił do tego ten model matematyczny. I nie dosyć, że nikt nie dał rady, to jeszcze nie tak, że nikt nie dał rady z powodu braku zainteresowania, tylko od pewnego momentu właśnie do Fromborka zaczynają przychodzić listy od różnych właśnie wybitnych myślicieli tamtej epoki, że właśnie nie możemy się doczekać, co z tym modelem, czy podobno ktoś u was pracuje na czymś takim sensacyjnym, chcielibyśmy się dowiedzieć czegoś więcej, plus już w ogóle zaczynają być ludzie, którzy jak już się dowiadują, że on opracował ten model, no to właśnie już są właśnie listy ludzi, którzy chętnie w ogóle zapłacili za druk, żeby tylko to się wreszcie ukazało drukiem, albo błagają, żeby ich wtajemniczono w ten model. Więc nie z powodu braku zainteresowania nikt nie dał rady, tylko dlatego, że po prostu myślę, że dla większości z nas tutaj byłoby to zadanie takie, że nie wolno ci korzystać w ogóle z żadnego kalkulatora, z żadnej tablicy matematycznej. Ułóż tablicę trygonometryczną dla kątów od 0 do 360. No po prostu nawet gdybyśmy wpadli na to, od czego zacząć, to będzie to zadanie na całe życie. No padniemy trupem na takie hasło. W jego czasach to również było trudne. To nie jest tak, że przez to, że żyli dawniej, to było im łatwiej. Przeciwnie. Musiał pracować, przypominam, nie miał sztucznego światła, więc musiał pracować, dopóki jest jasno. Więc jak on znalazł na to te wolne chwile, to w ogóle jest, to w ogóle gdyby miał wyłącznie wolne chwile, to już byłby cud. Natomiast w pewnym sensie miał to szczęście, że był położony dostatecznie daleko od głównych jakichś ośrodków decyzyjnych, żeby nie być bezpośrednio wciągnięty w intrygi, które mają wtedy miejsce w Cesarstwie Rzymskim, w Stolicy Apostolskiej, czy nawet w Krakowie. To on był tego wszystkiego świadom, ale na takiej zasadzie, że przynajmniej, no nie wiem, żadna z rywalizujących
frakcji politycznej nie mogła go uważać za swojego człowieka. On nie był wciągany jakby w te rozgrywki, co bardzo... Natomiast jakby inni ówcześni myśliciele byli w nie bardzo wciągani, co bardzo im z kolei komplikowało życie, czyli no na przykład powiedzmy, no porównując to do Leonarda, no on musiał tam w związku z tym uciekać z jednego miasta do drugiego, bo miał kosę z tym czy tamtym rzymskim wpływowym rodem. Kopernik był świadom tych przepychanek, ale jakby nie był ich częścią. Nie był ich częścią nawet intryg wawelskich. Ale równocześnie te więc miał z jednej strony taką peryferyjną pozycję, ale z drugiej strony były to peryferia takie ciągle jeszcze na tyle bliskie, że ponieważ z Fromborka kilka razy dziennie płynęły statki do Gdańska, to generalnie gdyby Kopernik zamarzył sobie jakieś książce, właściwie była to sytuacja trochę przypominająca człowieka, który ma dzisiaj dostęp do internetu, to znaczy mieszkanie w mieście hanzeatyckim oznaczało, że w zasadzie w terminie dwóch, trzech dób mogą ci sprowadzić wszystko, czym handluje Hanza, czyli wszystko po prostu. Więc z jednej strony właśnie to jest takie peryferyjne, ale z drugiej strony to nie jest taki koniec świata, że listy nie dochodzą, ptaki zawracają i tak dalej. Znaczy on mógł swobodnie korespondować z Europą. Niestety właśnie jego korespondencja zaginęła, ale wiadomo, że prowadził. Znaczy, że miał znajomych astronomów, znaczy w związku z tym no z jakiegoś tam powodu go zaproszono do tych prac na tym kalendarzem. Więc to była dla niego bardzo taka wygodna pozycja bycia bliską prowincją, co jest trochę właśnie tak ogólnie, że znowu wielkim kołem zawrócę do patrona naszego festiwalu. To jest w ogóle częsta sytuacja polskich intelektualistów, polskich artystów, że są częścią europejskiego obiegu, ale gdzieś na takich właśnie jednak peryferiach, że nie w centrum. I to jest czasami problem, że nie jesteśmy w tym centrum, ale czasami to jest zaleta. I Kopernik tą zaletę wykorzystał na maksa. Bruno Schulz jakoś moim zdaniem też. I rzeczywiście w tym sensie po prostu no może lepiej... Tylko oni mnie jakoś jeszcze nie zaprosili. Tak, może lepiej by mi się to mówiło na Warmii niż we Wrocławiu, ale on rzeczywiście dzięki temu... Znaczy rzeczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby mógł to osiągnąć swoje dzieło siedząc w Wiedniu na przykład. Znaczy wydawałoby się, że łatwiej, ale jednak trudniej. Zanim państwu oddam głos, to po pierwsze przypomnę, że mogą państwo już nabyć, a to jest w ogóle wyjątkowa okazja, dlatego że książka jeszcze nie miała oficjalnej premiery i przyjechała tutaj prościutko z drukarni, właściwie dosłownie przed spotkaniem Wojtek zobaczył po raz pierwszy opublikowane swoje dzieło, więc mogą państwo zdobyć przedpremierowe jeszcze autografy. Napisałem dedykację właśnie dla pierwszego i drugiego nabywcy, więc jeszcze ktoś może chce podiumowo mieć za brązowy medal. To właśnie jest okazja za chwilę. Bycia trzecią osobą, która kupiła. I zanim więc oddam głos, jeszcze jedno pytanie. Znaczy, opowiadasz o Koperniku jako człowieku rozpięty między trzema epokami. Między średniowieczem, renesansem i barokiem, ale ten barok stoi głównie pod znakiem oczywiście w jego wypadku kontrreformacji. I właściwie to on miał szczęście, że za długo w tej kontrreformacji nie pożył, bo tu tak bardzo nie gdybasz, ale możemy sobie nawet wyobrazić, że w końcu, gdyby był dobrego zdrowia, a losy jego potoczyłyby się trochę w inną stronę, no to mógłby nawet wylądować w pierdlu. Tak, no tak jak znaczy spotkał ten los jego przyjaciela Aleksandra Skultetiego, który rzeczywiście, i to nie w byle jakim, tylko no w legendarnych lochach Watykanu, w Zamku Świętego Anioła, to było więzienie, z którego no trzeba mieć bardzo dużo szczęścia i znajomości, żeby wyjść żywym, bo tam zasadniczo zamykano heretyków na zawsze, a zamknięto go dokładnie za te same zarzuty, które można było postawić Kopernikowi, czyli za współżycie z kobietą oraz przechowywanie i pisanie heretyckich pism. Więc generalnie jakby tego Skultetiego pogrążyła rewizja, w której mu znaleziono właśnie tam jakiś traktat, protestancki traktat teologiczny z ręcznymi dopiskami, w których ten Skulteti sugerował, że tu się zgadza z autorem w czymś.
No i to był dowód herezji właśnie, który pogrążył drugiego, jakby innego kanonika z tej samej kapituły, ale też, no, znaczy to wisiało nad Kopernikiem jako miecz Damoklesa, to znaczy jego ówczesny szef, czyli Dantyszek, uruchomił formalne postępowanie kanoniczne przeciwko trzem kanonikom, no i jeden właśnie wylądował w tym lochu i go po latach wyciągnięto, ale on już, znaczy w końcu dożył, znaczy w protestanckich Prusach jakby dożył sędziwej śmierci, ale no nie wolno było nogi postawić poza granicami protestanckimi, ponieważ jakby w katolickiej Warmii wyrok cały czas by na nim wisiał. Natomiast no wobec Kopernika tutaj no jego właśnie szef Dantyszek stosował coś w rodzaju miękkiego szantażu, właściwie jakiego tam miękkiego, no po prostu szantażu na zasadzie, że w każdej chwili może ten proces odwiesić ze stanu zawieszenia. No jakby w tych warunkach upływają Kopernikowi ostatnie, nie wiem, powiedzmy dwa lata życia. I to jest też jeden z powodów, dla których zagadką jest jego grób, jego śmierć jest taka, zagadką jest data jego śmierci, bo po prostu jego już nieliczni ciągle jeszcze żyjący przyjaciele, najważniejszym zadaniem dla nich wtedy wyciągnąć Skultetiego z więzienia, uratować mu życie, niż zadbać o epitafium dla jednego z przyjaciół, który więc, a najśmieszniejsze, tragikomiczne jest to, że jakby Kopernik te wszystkie kłopoty sam na siebie ściągnął właściwie. To jego wina, sam tego chciałeś, Grzegorzu Dyndało, ponieważ... I znowu tutaj, no nie mogę się powstrzymać przed odrobiną prezentyzmu, ale tak to się kończy właśnie, że jak tak się kończy, absolutnie nie mówię tego w jakimkolwiek współczesnym kontekście, tylko opisuję całą sytuację Kopernika, tak się kończy głosowanie na tak zwane mniejsze zło, że one już po wyborach, jak już jest wybrane i zaprzysiężone i nie można go odwołać ze stanowiska, to mniejsze zło potrafi się czasami okazać zaskakująco duże. Więc Kopernik te wszystkie kłopoty sam zagłosował na wyborach na biskupa, właśnie na faceta, który go w te kłopoty wpakował. I ten jego przyjaciel też głosował na tego, kto go wsadził do tego więzienia. Więc to jest jeden z takich... Myślę, że Kopernik miał wielki, wielki, wielki też no smutek, jakiś czuł się oszukany, czuł się rozgoryczony, czuł się być może też wściekły na siebie samego, że dał się przekonać do tego głosowania. W każdym razie ja już zakończę w takim razie puentą, że o właśnie z cyklu zaskoczeń. To jest coś, co w ogóle nie zauważyłem tego przedtem. I potem dopiero przeżyłem to zaskoczenie, a potem znalazłem wyjaśnienie, więc to akurat było przyjemne. To znaczy, nie zwróciłem na to uwagi przedtem i właściwie w ogóle mało który autor na to zwraca uwagę, że dzieło życia Kopernika, De Revolutionibus, zawiera w ogóle jeden z największych afrontów, obraz, zniewag w ogóle w historii polskiego życia literackiego. Właśnie jestem ciekaw, czy komuś, w ogóle wydawnictwa, czy ktoś w ogóle zrobił podobny numer w ogóle w dowolnej innej książce w historii. Nawet kusiło mnie, żeby zrobić, tylko już nie jestem aż takim socjopatą, żeby to zrobić naprawdę, ale kusiło mnie, żeby powtórzyć to w tej książce, po prostu na cześć. Czyli wyobraźmy sobie, że autor wydaje książkę, w tej książce jest oczywiście obowiązkowy dział podziękowania i całe, w ogóle wszystkie podziękowania byłyby do, na przykład bym książkę wydał Agora, moim redaktorem był Paweł, ale w ogóle ani słowem by tam było, tylko po prostu było, jak ja uwielbiam Monikę Schneiderman, po prostu i serdecznie dziękuję i pozdrawiam za to, że mnie zawsze wspierała. W ogóle skandal nie do pomyślenia, że dedykację w ogóle umieszczasz nie dla jakby bezpośredniego swojego szefa, czy tylko w ogóle dla czy krótko mówiąc, wstęp do De Revolutionibus to są serdeczne podziękowania dla biskupa z sąsiedniej diecezji, ale ani słowa nie ma o Dantyszku. Nie wiem, czy ktoś kiedyś zrobił taki numer, że podziękować szefowi innego wydawnictwa, podziękować szefowi innej instytucji, podziękować szefowi innego instytutu naukowego. W każdym razie... Jeszcze do tego Dantyszek napisał blerba. Wiedzą państwo, co to jest blerb. Takie polecenie na książkę. Napisał blerba, a
Kopernik nie opublikował tego blerba, tylko wrzucił go na takie dodatkowe tablice matematyczne, tak. Które... Więc obraził tego Dantyszka w sposób bardzo elegancki. Oczywiście, bo jakoś napisał, że bardzo dziękuję, ale on nie zasługuje na te pochwały. Mniej więcej tak po prostu odpisał. Więc jak myślę, jaki szlak musiał trafić Dantyszka, kiedy zobaczył, bo po prostu on nie wiedział, że mu chce zrobić taki... A był snobem strasznym. Tak, a był straszny snobem, bo Dantyszek bardzo chciał, żeby go światowy, znaczy europejski obieg intelektualny, żeby go uważali za równego sobie, jak te wszystkie Erasmy z Rotterdamu i korespondował z nimi, podlizywał im się i jego podwładny właśnie był w naturalny sposób przez nich uważany. No i oni pisali te listy do Dantyszka, że pański podwładny, przepraszam, no, oczywiście nie takim językiem, ale że słyszałem właśnie, że tam wasz podwładny pracuje nad takim sensacyjnym dziełem, kiedy ono się ukaże i tak dalej. Dantyszek odpisał, że no nie wiem, no pracuje, nie wiem, może na jesień, nie wiem, nie mówi mi. I po prostu Dantyszek to bierze i to widzi. No musiał go naprawdę... Natomiast już też z kolei wiem... Więc najpierw uświadomiłem sobie, że ma miejsce tutaj taki potworny afront, a potem zrozumiałem, dlaczego ten afront. To znaczy po prostu w ten sposób Kopernik się odwdzięczył za to, że dał się wkręcić w głosowanie na mniejsze zło. I to jest jego zemsta trwająca stulecia po prostu. Po prostu tak, to właśnie miłym akcentem uwielbiam kończyć jakąś drobną złośliwość, więc o tym, jak jeden wielki polski renesansowy myśliciel zrobił na złość innemu przedstawicielowi polskiego renesansu, to tym może zakończmy. Bardzo serdecznie tobie dziękuję rzecz jasna za to, że tą książkę wymyśliłeś i pilotowałeś. Czy są pytania z państwa strony do Wojtka? Nie ma pytań. Jej, są państwo wyczerpani naszą rozmową, ale nie szkodzi. Znaczy, ta książka nie jest wyczerpująca, jest fascynująca, znakomita. Gratuluję jej Wojtkowi i bardzo się cieszę, że w końcu Kopernik ma biografię, która się nadaje do czytania. Serdecznie państwu dziękuję i zapraszam na kolejne spotkania w ramach festiwalu Bruno Schulza. Bardzo, bardzo dziękuję. Dzięki.